Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Piotr Sadownik. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie tuner na USB. Maleńkie urządzenie do odbioru DVB-T, telewizji cyfrowej, cyfrowej radiofonii. Pojawiło się ono już przy okazji audycji o programie DAB Player, a dziś pokażę, jak szybko i łatwo przerobić sobie taki tuner na szerokopasmowego nasłuchowca. Najpierw jednak część wstępna, teoretyczna, nie obejdzie się bez tego. Postaram się to skrócić, ale o paru rzeczach trzeba sobie powiedzieć. Może trafił na program ktoś, kto jeszcze nie ma tunera, a chciałby. 50-60 zł z przesyłką, to jest koszt zabawki. Sądzę, że to nie jest dużo, a możemy mieć sporą satysfakcję z przemiatania, z nasłuchiwania eteru. Ja ze swoim tunerem dostałem oczywiście samo urządzenie na USB, antenkę, ale także pilota, płytkę, książeczkę z krótkim opisem, ulotkę ze zdjęciem zewnątrz i wewnątrz urządzenia, przedłużkę na USB. Mówimy oczywiście o urządzeniach opartych na układzie RTL2832U. Sam układ jednak to jedno, jest jeszcze istotny tuner. Od niego będzie zależało, jak szeroko będziemy mogli posłuchać. Taki odbiornik, SDR, oznacza to, że większość zadań przejmie komputer. Minimum hardware'u, maksimum załatwi nam software. Cały proces przetwarzania sygnału, demodulacji oraz wyświetlenia różnych grafów na ekran to zadanie sterowników oprogramowania komputera, no w tym przypadku naszego komputera osobistego. Wobec tego powiedzmy sobie o samej konstrukcji tunera. Jest to urządzenie bardzo proste i jako odbiornik prymitywne. Słuchać dobrze słucha, to mogę wam powiedzieć z praktyki, ale nie jest odporny na zakłócenia. Jeśli mieszkamy w dużym mieście, gdzie sporo jest nadajników, no zalecałbym jednak zaczynanie prób na dostarczonej antenie. Antena jest najważniejszą częścią każdej stacji odbiorczej. I nie tylko jaka ona jest, ale gdzie ona jest umieszczona. W miarę możliwości zalecałbym jednak wystawić ją na zewnątrz, jeśli kabelka starcza, jeśli jest taka możliwość. Nie zalecam na pierwsze zwłaszcza próby podłączać anteny siatkowej telewizyjnej. To może, mówiąc gwarą radiową, zatkać odbiornik, spowodować, że będziemy słyszeli śmietnik straszny, dużo różnych rzeczy, nic sensownego. A jeżeli nawet coś się przedrze, to nie będziemy mieli nigdy pewności, czy to jest transmisja prawdziwa, czy transmisja widmo, czyli efekt zmieszania się kilku sygnałów silnych na wejściu odbiornika. Muszę tutaj jednak dodać, że mam w swoich zbiorach taki tuner z wyjściem telewizyjnym jako wyjście antenowe, który się w systemie identyfikuje jako RTL2838 HIDIR. I jego używałem kilkakrotnie właśnie z anteną siatkową. Nie miałem żadnych specjalnych jakichś zatkań, żadnych zakłóceń, ale też prawdę powiedziawszy, to pracowałem w bardzo konkretnym zakresie i wiedziałem, czego szukam. No i mieszkam na uboczu. To spore udogodnienie. W promieniu kilku kilometrów żadnych absolutnie silnych nadajników. Mówiąc nie zalecam, miałem na myśli to, że nie zalecam na pierwsze próby dla kogoś, kto nie ma pojęcia, czego się spodziewać. Ale wróćmy do głównej treści. Cóż to będą za przeróbki? Ograniczymy się do podmiany sterowników na alternatywne lub zainstalowania, jeśli ktoś jeszcze nie ma w systemie. Alternatywne sterowniki, nie wymaga to żadnego nakładu pracy. Po prostu zainstalujemy, do tego aplikacja. Niestety, te aplikacje nie są zbyt dostępne dla nas, dla screenreaderów, ponieważ one mają za zadanie głównie wyświetlać obwiednie sygnałów odbieranych. No ale oczywiście też i dać posłuchać. Jednakże ja skoncentruję się na jednej zwłaszcza aplikacji, zwanej HDSDR. Halina Dorota, Stefan Dorota Roman. Do pobrania z www.hdsdr.de. A teraz krótko powiem o częstotliwościach. Skoro te nasze odbiorniki będą tak szeroko słuchać, to będzie dużo. E4000 to jest układ tunera, dość popularny dziś, dość często używany. Słucha od około 60
do około 2100, może 2150 MHz są tu rozbieżności w opisach, a ja nie miałem okazji sprawdzić. Drugi układ to R820T bądź jego następca R820T2. I tu zakres jest od około 26 do około 1700, może 1750 MHz. A więc dużo, dużo. Każdy z Was słyszał o AM-ie, FM-ie, o stacjach radiofonicznych AM na falach długich, średnich, krótkich, FM, stacje analogowej radiofonii na UKF. O, radiofonia AM na falach krótkich. Dużo i głośno. I wyobraźcie sobie, że to odbieram wszystko w mieszkaniu, na antenie ręcznej, że tak powiem, przyczepionej do przenośnego odbiornika. A to FM, także na tej samej antenie, także odbiornik przenośny, radiofonia analogowa FM w zakresie UKF. Ale też właśnie, ja przyznam, że z Krystyną Miłobędzką kanonizacji Jana Pawła II. Słychać dużo. Dlaczego tak? Dlatego, że moce, jak się domyślacie, używane w radiofonii idą w dziesiątki, nierzadko w setki kilowatów. My znajdziemy się w świecie, gdzie te moce 10 watów, nawet mniej. No oczywiście są operatorzy, którzy nadają 100, 200, 300 watów, ale rząd wielkości zupełnie, zupełnie inny. Ponadto radiofonia czy telewizja to emisje szerokopasmowe, zwłaszcza cyfrowa. My natomiast znajdziemy się wśród stacji, gdzie szerokość kanału nie przekracza kilkanaście kiloherców. I teraz słówko o tych transmisjach. Powiedziałem, że RTL2832U to jedno, układ tunera to drugie. Ja będę prezentował R820T, a więc od 26 z grubsza licząc megaherców. Wszystko, co jest poniżej 30 MHz, określa się jako fale krótkie. Oprócz radiofonii nikt tam już AM-u nie stosuje. Za wyjątkiem CB. 27 MHz. Generalnie AM, jeszcze lotnictwo. Poza tym to już raczej nie. Radiofonia mówiłem, CB mówiłem. CB znajduje się pomiędzy 26960 kHz a 27400 kHz. Odstęp kanałów co 10 kHz. Co 10 kHz się skacze, żeby zmieniać kanał. Tyle, że CB to jest taki miszmasz transmisyjny. Możecie spotkać tam wszystko. A czy są wśród Was ci, którzy nie słyszeli jeszcze o SSB, o emisji wstęgowej? Jest to wąskopasmowa emisja, gdzie szerokość kanału nierzadko jest mniejsza niż 3 kHz. Może mi się uda puścić, coś tu znalazłem. Coś, co nadaje emisją wstęgową. Słyszycie takie śmieszne głosy, chociaż zaszumione, ale może to słychać? To jest wąskopasmowa emisja jednowstęgowa zwana SSB, Single Side Band. Ponieważ jest tak wąsko, wymagane jest precyzyjne strojenie. Trzeba się dostroić do stacji dokładnie. Tutaj nawet odstrojenie 50 Hz może spowodować zniekształcenie głosu. Dlatego ważne jest, żeby się dostroić, a nasz odbiorniczek, nasz RTL-ek będzie pływał troszeczkę. Niestety jest niestabilny. Mówiłem, dobrze słyszy, ale jest dość prymitywny. Zwłaszcza jak się nagrzeje urządzenie, to zaczyna sobie odjeżdżać. W przypadku nawet AM-u radiofonicznego można sobie było pozwolić na odstrojenie, powiedzmy kiloherc. Ale na SSB absolutnie. Do jeszcze węższą transmisją jest CW. CW polega na kluczowaniu falą nośną i przesyłaniu znaków Morsa. Emisje te można bardzo wąsko odbierać, nawet ustawiając szerokość kanału 200 Hz, 300 Hz. Także również strojenie jest tutaj bardzo precyzyjne. Mówię o tym, bo to ważne, dlatego że trzeba będzie pamiętać, żeby się dostroić. Nie można sobie pozwolić na nasłuchiwanie SSB z boku
Bo, mówiąc metaforycznie, od tego zęby bolą, jak się słucha tych głosów takich zniekształconych. Gorzej, że nie wszyscy nadawcy równo, że tak powiem, stoją na danej częstotliwości. O, przychodzicie, powiedzmy, na częstotliwość, gdzie spodziewacie się wywołań właśnie z użyciem SSB, a tutaj bełkot. Tak powiedziałem, więc w AMSIB 10 kHz krok wynosi powyżej 30 MHz. Zasadniczo używa się FM-u. Z tym, że FM, ten komunikacyjny do rozmów, to nie taki sam FM jak radiofoniczny. Ten komunikacyjny nazywa się NFM, narrow FM, wąski FM. I tutaj krok jest 12,5 kHz najczęściej. Ci, którzy mają E4000 lub zdobędą E4000, nie będą mogli posłuchać CB, więc dla nich przygotuję jakieś tutaj ciekawostki z UKF-u. UKF to zasadniczo wszystko, co powyżej 30 mega, ale te podzakresy też są podzielone jeszcze na podzakresy. I tak ujmując rzecz z grubsza, 30 do 300 MHz to VHF, powyżej 300 MHz to UHF. Można jeszcze spotkać na falach krótkich wiele, wiele, wiele innych transmisji, zwanych transmisjami komputerowymi, cyfrowymi. Wiecie, że nawet jest radiofonia cyfrowa na falach krótkich? DRM to się nazywa. Natomiast powyżej tych 60 MHz jest pasmo amatorskie dla krótkofalowców. 70-100 do 70-300, czyli 71-10 do 70-30 MHz, tak zwane pasmo czterometrowe. Jest lotnictwo cywilne, które używa AM-u, bo krótkofalowcy to oczywiście krótkofalowcy, wszystkiego używają. Poza AM-em, FM, SSB oraz tych emisji komputerowych, no i telegrafii Morsa. Lotnictwo, więc powiedziałem, 118-136. Krótkofalowcy dalej pasmo dwumetrowe, 144-146 mega, wyżej służby, do 174 mega NFM i krok 12,5 kHz, to ważne, chociaż pewnie jeszcze parę razy to powtórzę. Powyżej 174 mega cyfrowa radiofonia, powyżej 230 w zasadzie jest lotnictwo wojskowe w AM-ie. Ale właśnie przy tej okazji puszczę wam, bo zagnieździli się tam piraci. Zagnieździli się na sieci satelitów geostacjonarnych, które mają kanały w NFM-ie. Te satelity, jest ich dużo, te satelity słychać dobrze, nie trzeba jakichś wielkich, bardzo zyskownych anten. O. To są stacje obcojęzyczne. Zagnieździł się na przykład ona 245-800, taka częstotliwość NFM. I to jest istotne, dlaczego? Dlatego, że to są częstotliwości aktywne prawie 24 na dobę. Więc jak będziecie czegoś słuchać, możecie spróbować zacząć od... Może zacząć to złe słowo, ale powiedzmy wstąpić. Drugi taki kanał to też 252-150. O, i przy okazji słyszymy emisję właśnie komputerową. To jest przesyłanie obrazu, tak zwane SSTV, wykorzystywane także przez krótkofalowców jeszcze. Aktywny też kanał 255-550. Rozrywkowy kanał, bawią się. Tu czasami muzyczkę puszczają. Czasami gwizdają. Podobnie troszkę jak na CB, prawda? Kto słyszał, ten wie, o czym mówię. 19 kanał CB chyba zna każdy. Częstotliwość 27-180 też różnie tam z tą atmosferą jest. Przy okazji CB to jeszcze powiem, że oficjalne kanały to jedno, ale ludzie zalegli, rozsiedli się w całym tym kawałku od 26 do 28. Chyba zajęli ten zakres, jak to się mówi, przez zasiedzenie. Ciekawym też zakresem jest zakres 400 mega. 400 do 406 to radiosondy meteorologiczne i pomoce radiometeorologiczne. Ale ja zwróciłbym uwagę na 430 do 440 MHz, to krótkofalowcy, pasmo 70 cm, a także służbowe. Dość hałaśliwe pasma, dużo tego słychać na 427 do 430 i 467 do 470. Mówię o tym, bo przy poszukiwaniu jakiejkolwiek transmisji dobrze jest mieć taki drogowskaz, gdzie szukać.
www.przemienniki.net/lista. Polecam sobie tę listę skopiować, odłożyć. Jest to lista przemienników krótkofalarskich dla całej Polski. Możecie sobie znaleźć jakiś przemiennik w swojej okolicy i spróbować go posłuchać. Przemiennik oczywiście słychać wtedy, kiedy ktoś rozmawia. To nie jest stacja stała, nadająca 24 na dobę. A takie stałe stacje będą nam również potrzebne. A żeby je odnaleźć, uciekamy z pasm amatorskich, a idziemy na przykład na pasma lotnicze. Tam możemy znaleźć serwisy pogodowe albo informacje o pasach startowych, najprościej mówiąc, automatyczne serwisy informacyjne takie dla lotnisk, zwłaszcza dla większych lotnisk. Oczywiście Warszawa, oczywiście Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk mają tak zwane serwisy ATIS. Wyszukajcie sobie w sieci, to nie są żadne tajne rzeczy. Częstotliwości tych serwisów będą nam przydatne przy ustawianiu naszego odbiornika. W Warszawie są dwa takie kanały, 120-450 to ATIS i 127-600 to Volmet, czyli serwis pogodowy dla Okęcia i kilku lotnisk europejskich. Nie za mocno, ale tak u mnie słychać Volmet. This is Volmet Warsaw. Warsaw 1000 wind 280 degrees 11 knots. Bearing between 240 and 320 degrees. To jest częstotliwość 24 godziny na dobę aktywna, więc łatwo sobie tutaj odbiornik skalibrować, o czym będzie jeszcze mowa. Czas więc wreszcie skompletować aplikację. Zacznijmy od sterowników pod adresem www.zadig.adamkarolewaolga.irenaewa. Dwie paczki są, proszę pobrać właściwą dla swojego systemu. Zadig for Windows Vista or Later i Zadig for Windows XP. Drugi adres, aplikacja, którą będę omawiał, www.halina-dorota-stefan-dorota-roman.dorota-ewa. Link download jest na pierwszym ekranie, więc znajdziecie szybko. Trzeci adres to www.stefan-dorota-roman-stefan-halina-adam-roman-paweł.com. Również przycisk download jest na pierwszym ekranie. Ten przycisk na stronie SDR Sharpa pozwoli pobrać SDR Install, małe archiwum ZIP zawierające skrypcik, który nam pobierze aktualną wersję SDR Sharpa oraz wymagane dla niego składniki. Oczywiście wspomnę jeszcze o sieciowcu, serwerze znanym w naszym środowisku. Na tym serwerze jest folder wymiana, a w nim podfolder SDR i dodatki, gdzie umieściłem też ważny składnik nazywający się Extio RTL Master, archiwum ZIP, do wyszukania w sieci. Ewa Ksawery, Tomasz, Irena, Olga, podkreślacz RTL. To jest DLL-ka, która będzie nam potrzebna do programu HDSDR. To archiwum Extio podkreślacz RTL minus master.zip jest dostępne na GitHubie u kogoś, kto się nazywa Jose Maria Araujo. To się chyba tak czyta, Jose Maria Araujo. I to jest na pierwszej pozycji w Google. Jak wpiszecie Extio RTL, Extio podkreślacz RTL, bez żadnych tam dodatkowych .zip, po prostu Extio RTL, znajdziecie to najprawdopodobniej na jednej z pierwszych bądź pierwszej pozycji i was to zaprowadzi na GitHuba, gdzie też trzeba odnaleźć download archive as zip file lub po prostu download zip. W zależności od przeglądarki ten link jest oznajmiany, ale zawsze słychać, że chodzi o zip do pobrania. Na sieciowcu też wgrałem jakiś programik na Androida, ale przyznam się, że go nie sprawdziłem nawet. Wiem tylko od ludzi, od użytkowników, że to jest aplikacja działająca właśnie z tunerami opartymi na RTL2832U. Skoro skompletowaliśmy, ja teraz zrobię tak. Udam się do komputera z Windows 8.1 64-bitowym, żeby wam pokazać, że to działa także na Win8 i będę przy laptopie z systemem Windows XP 32-bitowym, a moim screenreaderem będzie NVDA i ESPIC. No to do dzieła.
Można już zainstalować HDSDR. Kolejność jest tutaj dowolna. HDSDR instaluje się łatwo, szybko. Moja tylko sugestia, bo słyszałem o trudnościach na systemach Vista i wyżej z dostępem do folderu Program Files. Można zmienić folder. Ja zmieniłem u siebie, ale sprawdzałem też i na Win 8.1 Program Files nie było żadnych problemów z prawami dostępu. Wypakować sobie też proszę xtortldll. W tym celu otworzymy archiwum, co my tam mamy w środku. Ano jest folder. Otwieramy. I to jest to, co nas interesuje, release. Poniżej są inne jeszcze składniki tego archiwum. Dla nas nieważne, tylko otwieramy. W tym folderze znajduje się DLL dla systemów, jak słychać, a poniżej mniejsza dla systemów 32-bitowych. I ona ma się znaleźć w folderze, gdzie zainstalowaliśmy HDSDR. Oczywiście odpowiednie dla naszego systemu. Podłączamy tuner na Windows 8.1. Zaraz tutaj usłyszymy. Konfiguracja urządzenia. A, system sobie sam coś tu wczytał. Widok elementów lista SDR-V1. Tutaj jest treść mojego folderu roboczego, tymczasowego, nie jest to istotne. My szukamy. Zagit211.exe. U mnie system pokazuje rozszerzenia znanych typów plików. Stąd to exe, to aplikacja. Skoro tuner jest prawdopodobnie podłączony, można uruchamiać z jeszcze jedną małą uwagą. I można poodłączać zbędne w tym momencie urządzenia z USB. Nie jest to konieczne, bo tam się wyświetla lista, ale im tego mniej, tym luźniej. No to spróbujmy. Gdyby były problemy. Information Win USB Libus Libus Win 32 Libus K Win USB Microsoft Install Cheat Driver przycisk podanu rozwijane. Gdyby były problemy, można wybrać z menu kontekstowego uruchom jako administrator. Ja nie musiałem. Lewym klawiszem Alt rozwijamy menu. Device rozwijane Alt plus D. Jest tu, są tu takie jeszcze jak Options rozwijane A, Help rozwijane Alt plus H, System rozwijane spacja, Device rozwijane Alt plus D. My interesujemy się Options rozwijane Alt plus O. Tym menu jest tutaj kilka pozycji, ale omówimy tylko jedną, bo nam jest tylko jedna potrzebna. List all devices. List all devices, pokaż wszystkie urządzenia. I enter. Zagit dialog driver. Ale zanim przejdziemy do instalacji i wybierania na liście, to ja nacisnę teraz strzałkę w górę. Kontekst menu. Właśnie, aplikacja Zadig daje możliwość nie tylko podmiany, zainstalowania sterowników czy reinstalacji, ale także wypakowania o. Extract files don't install X. Install cheat driver, install driver oznaczone D. To jest to menu kontekstowe, które nam się rozwinęło. Można je zamknąć escape'em, ponowne wywołanie, strzałka na przykład w górę, w dół. Kontekst menu. Install driver oznaczone, install cheat driver, extract files don't install X. Gdybyśmy mieli trudności, mimo wszystko z automatycznym zainstalowaniem sterowników, można je sobie wypakować i przejść przez instalację z użyciem kreatora dodawania sprzętu. Ja zakładam jednak, że nie będzie trudności. Przechodzimy teraz w tryb przeglądu ekranu w NVDA. Udałem się na górę ekranu i czytam tutaj początek, device options held, Belink PWM157. Jakiś modem tutaj się znalazł. Edit. More information, driver USB 100V639617031 Win USB 2617000, more edit, Belink PWM157. NVDA Enter, klikamy na ten modem, rozwinęła się nam lista, szukamy czegoś, co brzmi znajomo. RTL 2832. I nie musimy więcej już nic robić, tylko prawdopodobnie Alt-Tab trzeba, sprawdźmy. Win USB Libus 02832. Od razu NVDA i strzałką w dół jadę sobie. USB Libus Win 32. To 0BDA, co było słychać? 02832. To identyfikator tego urządzenia, ja już go znam. Stąd wiem, że się wybrało właściwe, ale inny tuner może mieć inny identyfikator. Dobrze jest poszukać sobie w sieci, jeśli się wie, jaki układ tunera posiadamy, albo może zna się jego nazwę, na przykład SCAP, STV, coś tam, wtedy ustalić, jaki on może mieć identyfikator. To jest łatwe do ustalenia, na przykład w artykułach pod tytułem RTL Compatibility List. Lista kompatybilności RTL-ów z odbiornikami SDR, ze sterownikami Zadig. O,
takie informacje zawiera, jak właśnie nazwę handlową urządzenia, układ tunera posiadany, czy to R820, czy może E4000, czy może nasz, to jest jednak FC0012 i właśnie ten identyfikator. Skoro nam się wybrał właściwy, to mnie nie pozostaje nic innego, jak przewędrować. Reinstall driver. No system sobie słyszeliśmy, coś dodał, więc stąd reinstall, a nie install. Aktywuję to i jedziemy. Aktywuj installing driver. Czekamy cierpliwie. Driver installation dialog. The driver was installed successfully. Close przycisk. Close, zamknij. Driver się zainstalował pomyślnie. Gdyby coś poszło nie tak, no to trzeba by było je wypakować. Sprawdźmy, gdzie to poleciało, bo on sobie wypakował mimo wszystko, że zainstalował to jeszcze, czy też podmienił, to jeszcze sobie gdzieś to wypakował, ale gdzie to poleciało na systemie Windows 8, to pewnie folder na dysku C i users. Zamykamy Zadig. Nie będzie nam już potrzebny. No widzę, że C, users, nazwa użytkownika, tam przykładowo XX i od dołu przeglądałem. Wyszukiwania. Nie, to wyszukiwa. Wideo 18/20, ustawienia lokalne 17/26, USB driver 16/26. USB driver, to na pewno link o to chodzi. Elementów lista, AMP64 niezaznaczony 1/7, licencje 2/7, X86/37, installer X64.exe, installer RTL2832.cat6/7. Tak, to jest ta treść folderu. No, w zależności od systemu, to oczywiście pewnie w innym miejscu się odnajdzie, ale na pewno się odnajdzie gdzieś. Ja sobie jednak jeszcze otworzyłem Zadig, chcę przejechać na dół ekranu. Wcip, Linuxie, koniec, 6 devices found, Zadig 21674. O to mi właśnie chodziło, żeby odczytać ostatnią linię, gdzie jest pokazane, ile urządzeń się znalazło. Ale nie mam tu aż tyle. Są podłączone tylko w tej chwili dwie rzeczy. Tuner i jakiś modem 3G. No nie jest to w tej chwili istotne. No wreszcie możemy iść, ja się teraz już przenoszę na laptopa, bo antena zewnętrzna będzie potrzebna, kabelka tutaj nie starcza. Tylko jeszcze pokażę, że rzeczywiście HDSDR zadziała na Windows 8. HDSDR 5/13. Folder HDSDR. Widok elementów lista. Delayed settings.cmd niezaznaczony 1/8. To jest zawartość tego folderu. Pliczek delete settings zawiera skrypt do usunięcia ustawień z rejestrów systemowych. To jest DLL-ka, którą polecam właśnie, poleciłem znaleźć i wgrać do folderu, gdzie zainstalowaliśmy HDSDR i oczywiście główna aplikacja. HDSDR.exe38. Tu nie będę jej opisywał w tej chwili, tylko uruchomię, pokażę, że rzeczywiście działa. HDSDR default version 2.70. W tym celu trzeba nacisnąć klawisz F2 i posłuchać. O, odezwało się coś, jakaś cyfra. Bez anteny oczywiście, ale stacja jest blisko, ta, która tak brzęczy, to od razu powiem, że klawisze równe, równo, równe. Podgłasza, minus przycisza. Słyszymy, że działa, no to przenosimy się tam, gdzie jest antena zewnętrzna. Jest antena zewnętrzna przypięta, jest podłączony tuner do laptopa, tu jest już Windows XP32. Wszystko zainstalowane. Przygotowane do użycia. Wobec tego uruchamiamy HDSDR. Ja proponuję jeszcze sobie odłożyć, czy też powiedzmy przygotować do późniejszego przejrzenia plik ze skrótami klawiszowymi dostępnymi z ekranu programu. Są tam opisane najważniejsze, ale jak to zwykle bywa, brakuje paru zasadniczych możliwości. Niemniej jednak to, co się da, to ja opiszę, opowiem. Pierwsze uruchomienie programu to nam się zgłasza okno z ustawieniem wejściowej i wyjściowej karty dźwiękowej. No, wejściowego lub wyjściowego urządzenia dźwiękowego, tak to określmy. U mnie to jest taki właśnie o wyjście na Realtek HD Audio i OK. I już mamy główne okno programu. Teraz proponuję nacisnąć literkę H. Tuner AGC zaznaczone zostawiamy. Ten tuner ma własne wzmocnienie, własną regulację wzmocnienia, więc nie jest tak źle. Przełączamy się znowu w przeglądanie ekranu i jedziemy na jego górę. To
To znowu nam będzie czytało troszkę za dużo, z tego względu, że to jest, jak sobie wyobrażam, w formie takich szpalt wyświetlany, takich kolumn, ale to, co trzeba, to znajdziemy, a są tu ważne dwie zasadnicze rzeczy. Na górze mamy device. Tak. Samplowanie bezpośrednie, tak, oczywiście jest disabled, ale nas interesuje o to samplowanie. Ja w tej chwili tu mam... Klikam na tym i strzałkami zmieniam. To jest samplowanie wejściowe, samplowanie sygnału z tunera. Tutaj będziemy mieli duże wartości. A im większa, tym lepiej. 1,44 megasampla na sekundę. Megaherca, megasampla. Jak zwał, tak zwał. Im szerzej, tym lepiej, bo tym większy fragment widma będziemy mieli na ekranie. No, dla nas części to bez znaczenia, ileż go tam będzie, ale informuję, że można do 3,2 MHz. To dużo, ale to dotyczy właśnie sporej ilości danych. No i rozdzielczość to jest samplowania 8-bitowa, więc stąd takie też i między innymi wartości. Odbiornik SDR tego typu, jak my się tu bawimy, to odbiornik najczęściej określany jako IQ. Ze względu na metodę przetwarzania sygnału, kwadraturowy sampling i tak dalej, i tak dalej. Stąd właśnie minimum elektroniki, minimum hardware'u, maksimum software'u. Samplowanie ustawimy sobie, może być 1,8 i nie musimy tu już nic naciskać, już się wybrało. Rozmiar bufora. Gdyby się okazało, że dźwięk nam przycina, z jakiegoś powodu rwie, to mogą być to dwie przyczyny. Za duże samplowanie, procesor nie wyrabia się, albo bufor zmniejszyć. Ja miałem okazję sprawdzić jedno, drugie i potwierdzam. Jak się przeholuje z buforem czy z samplowaniem, to słychać od razu po sygnale, że coś jest nie tak. Co tu mamy dalej? A, bufor był. Tuner AGC było. Frequency Correction. W tym miejscu można zostawić na początek naszych prób 0. 0. Można zostawić 0. Coż to takiego? Frequency Correction, parametr zwany często PPM, mówi nam, ile musimy tu wprowadzić, aby nasz odbiornik rzeczywiście odbierał na częstotliwości, którą ustawimy. Najczęściej jest tak, że tunery trzeba skalibrować. I to jest ten parametr. Jak to zrobić? No, trzeba jakiejś stałej częstotliwości. Najlepiej, żeby wiedzieć na przykład, że w naszym pobliżu jest coś, co nadaje na znanej nam częstotliwości cały czas. Ustawić tę częstotliwość, a potem sobie dokalibrować, żeby się pokrywało z tym, co będziemy mieli na wyświetlaczu, czy też na ekranie, z tym, co faktycznie słyszymy. Można również użyć, jeśli się troszkę widzi, można użyć częstotliwości radiofonicznych, żeby trafić w środek sygnału. Na ekranie to doskonale widać, ten środek, i dokalibrować odbiornik tak, żeby wszystko się nam pokrywało. Częstotliwość odbierana z tym, co mamy ustawione. W przypadku radiofonii to oczywiście nie jest aż tak istotne, bo to jest transmisja szerokopasmowa, ale w przypadku naszej transmisji, dajmy na to właśnie czegoś z lotniska, będziemy mieli życzenie posłuchać, no to jak ustawimy częstotliwość, a odbiornik jest nieskalibrowany, to nic nie usłyszymy. Przynajmniej nie to, czego byśmy oczekiwali, prawda? Sugeruję zacząć tak od wartości 35, 40. Niektóre odbiorniki wystarczy 15 i są już skalibrowane. Inne potrzebują aż 100 ppm. No, tak to jest. Jak nie mamy na obecną chwilę żadnej stałej częstotliwości, pozostawiamy na 0. Ja akurat wiem, ile mój odbiornik potrzebuje i to wprowadzam. Kto pozostawił 0, to wszystko w tym oknie. To wszystko, możemy to zamknąć. Mówiłem, że F2 to start lub stop. Równe, głośniej, minus, ciszej. Teraz ja sobie częstotliwość najczęściej zmieniam klawiszem Q lub Ctrl Q, bo to jest tożsame. Q. Enter new frequency. Jeszcze raz.
Oczywiście te miliony, co słychać, no to w hercach tutaj pokazuje. Takie pole edycyjne tutaj można sobie wpisać częstotliwość, tak. Megaherce, kropka, kiloherce, przykładowo, powiedzmy. 27.180. No to włączamy. Ctrl A to jest AM w tym programie. Ctrl U, ściszmy, bo szumi, to USB. Ctrl F, FM. Ctrl L, LSB. Ctrl C, bardzo wąskopasmowa transmisja. CW, czyli telegrafia Morsa. I Ctrl D, DRM. DRM nie usłyszymy, ponieważ nie mamy w naszym zakresie nic, co by nadawało. To jest cyfrowa radiofonia na falach krótkich, DRM. I Ctrl A, wracamy. AM. Tu powinno być słychać. Mobilki, mobilki, jak tam ścieżka? Z głównego okna programu naciskamy przycisk, prawy przycisk myszy albo na klawiaturze kontekst menu. I tu mamy do wyboru właśnie krok, co ile będziemy chcieli się przesuwać. 1 Hz. 1 Hz, 10 Hz. 50 Hz. 100. 500 Hz. 1 kHz. I tak dalej, strzałkami to się przesuwa. Zaznaczyłem 10 kHz. Kontrol strzałka w górę i kontrol strzałka w dół to nam przesuwa. Odpowiednio kontrol strzałka w górę. W górę. Powolutku sobie przesuwamy, nie spieszymy się. Zobaczmy, klawiszem Q. ...27290, czyli już kanał 29. Zatrzymajmy. Możemy teraz przeczytać w pliku ze skrótami klawiszowymi, z opisem skrótów, że to jest Q lub Ctrl Q, to jest tak zwany Quick Tune. Ale jest jeszcze możliwość wprowadzić Ctrl O, a także Ctrl T. Także taka sama, jak słyszymy. A Ctrl O? A tu już jest inna. Ctrl O tutaj pisze w pliku Enter New Low Frequency. Natomiast Ctrl T Enter New Tune Frequency. Ctrl T lub... O tak, właśnie. Natomiast Ctrl Page Up. O, przesunęło nas. Zobaczmy, podejdźmy przez Q. Och, aż o połowę tego, co ustawiliśmy w sampling rate. Czyli jeśli tam ktoś ustawił sobie 1,8 mega sampla na sekundę, no to będzie skakał co 900 kHz teraz. No bo oczywiście, jak nie trudno się domyśleć, szerokość pasma, którą obejmiemy, to właśnie to samplowanie o tym decyduje. 1800, czyli plus minus 900 kHz. I to tutaj właśnie wyszło. A ile ja tu miałem ustawione? Właśnie 1,8. Teraz mamy do dyspozycji G, klawisz. Włączmy. G to jest programowa kontrola wzmocnienia, AGC. Automatic Gain Control. Działa to w ten sposób, że mamy albo wyłączone, albo włączone, ale z wolnym reagowaniem. Albo włączone z szybkim reagowaniem. Trudno to opisać, trzeba to po prostu usłyszeć. Dalej mamy N, jakiś teoretycznie reduktor szumów, trzasków. Dalej mamy też R, jakiś z kolei reduktor szumu programowy. Nie wydaje mi się, żeby to się dobrze sprawdzało z tego, co zdążyłem posłuchać. I teraz jeszcze słówko o klawiszu
shift strzałka w lewo i shift strzałka w prawo. To jest tak zwany high cut frequency. Co to nam spowoduje? Spowoduje to nam filtrowanie w zakresie audio wszystkiego, co jest powyżej tego high cut. Proszę posłuchać, jak to się zmienia, gdy ja tutaj będę zjeżdżał. Zjechałem. I klawiszem Shift H. ...1875 ten hi-cut nam w tej chwili się ustawił. Wszystko, co jest powyżej tej częstotliwości, zostało wycięte. I Shift strzałka w prawo. Znowu poszerzam zakres tego audio. Również Shift strzałka w górę zmienia nam dolną wartość. O. Low cut. A podejrzeć możemy Shift L. ...2475 się ustawiło, oznacza to, że wszystko, co jest poniżej low cuta, zostało odcięte, odfiltrowane. Nie jest to oczywiście to samo, co szerokość odbieranego kanału, nie, nie. Ale no, daje możliwość pewnego filtrowania sobie audio. Shift strzałka w dół z powrotem. Przesuwamy. Tak, żeby nam odbierało w pełnym zakresie akustycznym. Klawisz F6 otworzy nam okienko ustawień samplowania. Dwie podzakładki, można tu znaleźć input i output. O ile input da się przeczytać z ekranu, o tyle output nie udało mi się zlokalizować. Mówię o tym, że jest ta możliwość, ale no, nie ma potrzeby tego zmieniać, jeśli chodzi o samplowanie audio, output, a przecież input zmienialiśmy w RTL settings, przypomnę, z głównego ekranu literka H. Przy tej okazji przypomnę albo podkreślę, że samplowanie input to są takie te duże wartości. Mega 800, 2 mega sample na sekundę. Od nich zależy szerokość wycinek pasma, jaki będziemy samplować. Jeśli 2 mega herce ustawimy, to plus minus 1 megahertz będzie do przejrzenia, do zobaczenia na grafie, na ekranie. Klawisz F7 to opcje programu. Strzałkami wybieramy pierwsze, nas interesuje. Wybierz źródło. Tutaj możemy rozwinąć i znajdziemy możliwość odtworzenia nagrania z pliku WAW. Możliwość użycia karty dźwiękowej jako input też. I wreszcie generic, czyli nasz tuner podłączony. Opcji jest tu więcej, ja nie będę ich omawiał, nie jest to istotne. Proponuję poszukać jeszcze tylko mist, czyli różne, a w nich autostart i strzałka w górę, reset do wartości domyślnych. Gdybyśmy pokręcili programem, za bardzo pomieszali, można tego użyć, ale można też użyć pliku, który jest w katalogu programu i skasować ustawienia. Albo można otworzyć edytor rejestrów systemowych, w tym celu Windows R, i jako nazwę programu wpisać regedit. Tak. I odnaleźć klucz HKEY current user. Właśnie. I odnaleźć. Jest. Można to usunąć. Oczywiście program powinien być zamknięty, jeśli zamierzamy coś zmienić, czy tym bardziej usunąć ustawienia z rejestrów. Jak już jesteśmy przy rejestrach, to ja o tym wspomnę, bo nie możemy na przykład w programie HDSDR zmienić ani nawet włączyć blokady szumów. Blokada szumów się przydaje zwłaszcza przy przesłuchiwaniu FM-u. Przyda nam się bardzo, bo słuchanie tego szumu jest bardzo wkurzające. Gdzie ją znaleźć? Przechodzimy na prawą stronę edytora tabem. Lista domyślna. I szybciutko SQ. Słyszymy. Program zlokalizował klucz. Wartość squelcha. Prawy przycisk myszy na tym. Wybieramy modyfikuj. I tutaj znajdziemy punkt uwagi ustawił się na dane wartości. W tej chwili wpisane jest 9. Można wpisać
wartość inną. Przy czym jest tutaj do ustawienia właśnie 16 bądź 10. Tabulator raz i strzałkami wybieramy. Jak już zmienimy sobie na 10, to tak proponuję wartości od 40 w górę, 45 może. No, za głęboko też nie polecam zamknąć, bo może się zdarzyć, że faktycznie program nasz tuner naprawdę zamilknie. Ale od 40 w górę proponuję poeksperymentować z tym, że no to jest trochę uciążliwe takie, ale możliwe, bo gdyby to można było zmieniać tak jak w SDR Sharp, będziemy sobie przesuwać, no to można sobie dobrać próg, jaki nam odpowiada. Tutaj również przy okazji wizyty w edytorze rejestrów, to powiedzmy o S-Rate AV AM, S-Rate AV CW. To jest samplowanie audio dla każdej emisji osobno. Ja sobie pozwoliłem ustawić samplowanie FM, bo mi potrzebne było większe. Domyślnie miałem 12 kHz, pozwoliłem sobie wpisać w ten sam sposób. Modyfikuj i... Oczywiście przestawiłem na wpisywanie dziesiętne. No i to jest to. Na początkowym etapie poznawania programu rzecz nieistotna. Dalej, w opcjach co jest jeszcze istotne? Ustawienia myszy. Recording settings, scheduler. Tutaj możemy sobie ustawić co i gdzie ma być nagrywane, jaki rodzaj danych i gdzie. A także no, coś w rodzaju harmonogramu zadań. Na przykład zostawiamy nasłuch na jakiś czas i życzymy sobie, żeby się nam nagrało od tej do tej godziny. Ja tego nie przerabiałem, tego schedulera, ale recording settings owszem przybliżę krótko. Po otwarciu enterem tej funkcji punkt uwagi u mnie przyjmuje pole z adresem folderu, gdzie będę nagrywał. Tab, przycisk, który się nie nazywa, ale jest to przycisk przeglądaj, jak nie trudno się domyśleć. Dalej jest rodzaj nagrywanych danych. RF Full Input to jest ten tak zwany baseband. Jak mamy ustawione samplowanie 1800, czyli mega 800, no to taki duży wycinek pasma nam się będzie nagrywał, ale za to plik rośnie w przerażającym tempie. Minuta nagrania to jest tam pewnie kilkaset megabajtów. Można wybrać także... Na razie jeszcze nie sprawdziłem, co by się nagrało i tutaj to akurat... AFD Modulated Audio, czyli nagranie audio do pliku dźwiękowego z bardzo konkretnej częstotliwości, której w danym momencie słuchamy. RF Input to oczywiście, jak zgadujecie i pewnie część z was już wie, to jest nagranie całego widma, a więc bardzo dużej ilości danych, tego co tuner odbiera. Porzucamy to i Shift R włączamy nagrywanie, Shift S zatrzymujemy. Natomiast jeśli wybierzemy sobie plik WAW do odtworzenia, to trzeba jeszcze powiedzieć, że on sam zacznie się odtwarzać. Sam będzie grał, sam się skończy, nie odtwarza się w pętli, jak u mnie na przykład ma to miejsce w SDR Sharp. Jak się skończy sam, Shift P jak play i zaczyna się ponowne odtwarzanie. Możemy zatrzymać także w trakcie Shift S jak stop, tyle że nie można kontynuować od momentu przerwania, ponieważ wtedy znowu otwiera się dialog do otwarcia pliku. Mówię o tym krótko, nie ma sensu tego demonstrować, każdy sprawdzi. I to w zasadzie jest wszystko, co jest dla nas w HDSDR istotne. Więcej się zrobić nie da, więcej nie jest nam potrzebne na pierwszym etapie rozpoznawania programów. Jest jeszcze na ekranie HDSDR klawisze 1.9 jest jeszcze możliwość wybierania tak zwanego szybkiego. Ja nie wiem, jak to w zasadzie ma działać. Czy to są jakieś pamięci? Nie udało mi się tego ustalić, jak to poustawiać, czy też jak tego użyć, tej możliwości. Naciskamy jedynkę, dwójkę czy trójkę. Coś tu jest do poustawiania. Trzeba będzie nad tym posiedzieć. No dobrze, dobrze, to teraz ktoś powie, no fajnie, wszystko. Program rozpoznany, w miarę, można przystąpić do słuchania, tylko gdzie słuchać? Jak my nawet nie wiemy, czy w ogóle coś słychać, no. Mam antenkę, którą dostarczono mi z tunerem, postawiłem ją na zewnątrz, na parapecie, ale nic nie słyszę, ani na CB nic nie ma.
Gdzie ja mogę coś znaleźć, żeby się upewnić, że tuner mi odbiera w ogóle? A proponuję przerzucić zakres 427 mega do 430. Pracuje tam dużo sieci łączności trunkingowej, komercyjnej. One nadają kanały kontrolne. Są praktycznie w całym kraju. No, trzeba mieć chyba pecha, żeby nie trafić na aktywność w tym zakresie. Albo 467, 470 mega. To są pasma komercyjne, ale aktywne. A ponieważ jest to UKF, więc używamy NFM i kroku co 12,5 kHz. O, takie coś na przykład. Kanał kontrolny tak zwanego systemu MPT-1327. Nazwa nie jest istotna, ważne, że to nadaje 24 na dobę. Albo takie terminale taksi. I tu się zatrzymajmy, jeśli chodzi o częstotliwości. Zakresy z grubsza znamy, gdzie szukać. Ale może ktoś życzy sobie poszukać oficjalnie. Na stronach www.uk.gov.pl w dziale częstotliwości, poddział pozwolenia radiowe. Następny link, wykazy pozwoleń radiowych. Znajdziecie tam arkusze kalkulacyjne zawierające spis aktualnie ważnych pozwoleń. Nazwa firmy na przykład, czy też podmiotu, częstotliwości im przydzielone, daty ważności pozwoleń, a więc zupełnie oficjalnie pobierzecie sobie listę i ze swojej okolicy wyciągniecie, co jest do posłuchania. Te arkusze oczywiście mają odpowiednie nazwy. Jeżeli dotrzecie do działu wykazy pozwoleń radiowych, rozwiniecie to tam. Na początek natraficie na pliki zawierające pozwolenia dla służby amatorskiej. Dopiero odszukanie linku pozwolenia dla klasycznych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej pozwolą wam odnaleźć arkusze takie jak DZC i jakaś tam data. OWA i jakaś tam data. DZC to dział zarządzania częstotliwościami, częstotliwości urzędowe, ogólnokrajowe, a OWA to przykładowo nazwa przeze mnie tu użyta, oddział Warszawa. OWR, oddział Wrocław. OBY, oddział Bydgoszcz. OGD, oddział Gdańsk. Odnajdziecie to i będziecie mogli sobie sprawdzić, co tam znaleźć można w naszej okolicy. No i to tak w skrócie, jeśli chodzi o częstotliwości. I następna ważna lista www.przemienniki.net/lista. Ta lista zawiera amatorskie przemienniki. Możemy teraz sobie spisać, co tam w naszej okolicy amatorskiego, krótkofalarskiego jest, jaki przemiennik, i znalazłszy częstotliwość, wpisać, czy też ustawić. No i poszukać w okolicy. Ci, którzy zostawili kalibrację parametr PPM na 0, na pewno słuchają gdzieś obok, więc jak wpiszą, o, dajmy na to, dla Warszawy. 439-350 to jest przemiennik na kominie Kawęczyn. Daleko słyszalny, często używany, ale oczywiście przemiennik słychać wtedy, kiedy ktoś rozmawia, no nie cały czas. Ale załóżmy, że znaleźliśmy już rozmowę i jest silna, słychać, że blisko, ale częstotliwość 439, przykładowo 320. To już wiemy, że jesteśmy gdzieś z boku. Więc jeżeli znajdziecie już dla swojej okolicy przemiennik, a okaże się, że częstotliwość, której słuchacie, się nie zgadza, jest spore prawdopodobieństwo właśnie, że należy podkorygować tunerek. To jest to, co ja mogę doradzić tak na tę chwilę. I w HD-SDR to w zasadzie jest wszystko. Więcej zrobić nie można. A te funkcje, które dają się jeszcze wywołać, nie są nam w tej chwili potrzebne. Czas na drugą aplikację, SDR Sharp. Na stronie www.sdrsharp.com w sekcji software jest do pobrania mały skrypt SDR Install. Małe archiwum zip. Po pobraniu rozpakujcie je sobie do folderu tymczasowego, na przykład na RAM dysk. Rozpakował się.
A w tym folderze mamy install. To jest skrypt, który po uruchomieniu pobierze nam i rozpakuje SDR Sharpa w najnowszej, ostatniej wersji. Tak się oznajmia. Jest jeszcze oczywiście unzip i jakiś tam maleńki programik pobieracz, taki konsolowy. No to uruchamiamy przez Enter. Być może w niektórych konfiguracjach, na niektórych wersjach Windows będzie wymagane otwarcie przez menu kontekstowe, ale u mnie... Program nas poinformował, co i skąd pobiera, ile tego pobierania. Program pobierze również zadig, ale mnie na przykład na Windows 8.1 pobrał się niewłaściwy pak. Ten zadig nie działał. Tutaj na XP oczywiście pobiera się wersja XP. Nie wnikam, czemu tak jest. Dlatego właśnie o zadigu powiedziałem na początku i o źródle, skąd go można ręcznie pobrać. O SDR Sharpie trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Ja mam z nim pewien kłopot, zwłaszcza z tą wersją najnowszą. Organizacja ekranu niewygodna. Większość przełączników, list, przycisków nie jest nazywana, albo w ogóle NVDA sygnalizuje puste, puste, nieznane, nieznane. Ponadto program wymaga Net Framework. HDSDR nie wymagał dodatkowych składników poza jednym XTO RTL DLL, który można było wgrać ręcznie. Tutaj wymagany jest Net Framework. Program ma konstrukcję modularną, wzbogacony o dodatkowe wtyczki, ma szeroki wachlarz funkcji, szeroki wachlarz możliwości, zarówno jako skaner analogowy, odbiornik analogowy, może także działać jako dekoder sygnałów cyfrowych. Ale spora część tych funkcji jest niedostępna. Nic nie poczytamy z ekranu. Ja osobiście używam dekodowania transmisji cyfrowych za pomocą RTL-ka, ale wykorzystuję do tego wirtualny kabel bądź wyjścia mix stereo na kartach dźwiękowych, w zależności od konfiguracji. Ponieważ i HDSDR, jak już wiemy, i teraz SDR Sharp mają możliwość ustawienia, którędy sygnał będzie odtwarzany. Kiedy się skończy już pobieranie, dowolny klawisz zamknie skrypt. Tak więc to jest ostatni numer wersji. Jest właśnie folder SDR Sharp. I my to otwieramy. I szukamy aplikacji. Ponieważ u mnie system wyświetla rozszerzenia znanych typów plików, szukam exe. Jest. No i trzeba teraz uruchomić. Zaraz się przekonamy, jak to niewygodne jest używanie najnowszej wersji. Co nie znaczy, że niemożliwe. I nieznane ma też punkt uwagi. Nieznane ma punkt uwagi. Tab. Nieznane. Shift pole wyboru nieoznaczone. Shift. Odezwało się. Z tym, że ja już zauważyłem, że NVDA źle raportuje. W tym sensie, że przycisk nazwał w tym momencie Shift, ale nazwie go na przykład jakoś inaczej, a okazuje się, że funkcja tego przycisku jest całkiem inna. No, tu na przykład raportowane jest order, pole order. 10 tysięcy wpisane, czyli przypuszczam, że ustawiony się domyślnie jest AM. To się zmienia co 10 Hz. 10 000, 10 000, 10 000, 20 000, 10 000, 30 000. I nijak nie pasuje na order, tylko raczej na szerokość pasma, szerokość filtra. 10 000, 10 000. Dalej. Square pole wyboru oznaczone. Już zaznaczyłem Square, właśnie. To jest ta blokada szumów, której nie mogliśmy włączyć, a tym bardziej regulować w HDSDR. No, a następne pole tab. I teraz nie wiadomo, czy faktycznie ja tutaj reguluję poziom blokady szumów, czy jakiś CW Shift. Snap to grid i o.
pole nienazwane 1KHZ. Zmieniajmy, zobaczmy. 2, 5KHZ. No, i to by sugerowało nam, że tu jest krok. Co ile będziemy częstotliwość zmieniać. 6, 25KHZ. 7, 5KHZ. Takie to są wybory. 8, 33KHZ. Wreszcie docieramy do zmiany emisji. AM rzeczywiście jest. LSD w sieci, USB w sieci, WFM w sieci, DSB w sieci, Zenit w sieci z opcji oznaczone. RAW w sieci z opcji oznaczone. Nie mam pojęcia, co to jest RAW. NFM w sieci z opcji oznaczone. I NFM, FM komunikacyjny. W odróżnieniu od WFM-u broadcastingowego, ten używany do rozmów przez krótkofalowców, a także służby na UKF-ie. No, dalej. Tu jest wpisane samplowanie audio. 48 tysięcy domyślnie sampli na sekundę. Dalej, tabulator to mamy... wejście. Słychać? Słychać. Następne funkcje pomijam, bo nie są istotne na tym etapie, ale jest tego bardzo dużo. Tu z kolei 4096 coś mi się odezwało. To rozmiar bufora. To tam w HDSDR domyślnie było 64 kB. Tu jest tylko 4. A jo, przycisk, o którym nic nie wiem, bo tylko usłyszałem przycisk. Ciekawe, czy z innymi screenreaderami to jest łatwiejsze. Temat do rozpoznania. Mark, Pix i dalej są funkcje do graficznego zobrazowania widma na ekranie. Ale my potrzebujemy dotrzeć do źródło, czyli właściwie urządzenie, które będzie dostarczało danych dla programu. Do wyboru mamy tutaj, domyślnie jest Other Sound Card, ale to nie. Jest EQ File, jak się naciśnie strzałkę w górę, to od razu mi się tutaj otworzył dialog do wybrania pliku WAV. Różne urządzenia do wyboru są. RTL, TCP może być użyteczne do przesłania strumienia IQ, strumienia danych po sieci. Z tym, że oczywiście prześlemy niezbyt szeroki zakres widma. Można także użyć tej funkcji do sterowania tunerem właśnie w SDR Sharp na konkretnym adresie IP. Ale ja tego nie sprawdzałem. Nie było mi to do dzisiejszego dnia jakoś potrzebne. Nasze urządzenie na USB. Tak więc szukajmy, może gdzieś przycisk play nam się znajdzie, albo przynajmniej jakiś start, play. Przekopuję się przez przyciski i nie znajduję nic. Pusta. Jakieś trzy przyciski po kolei mi się znalazły. Spróbujmy pierwszego. Nic. A nie, coś się zdarzyło. Ale nie wiem, co się zdarzyło. A może drugi przycisk? Aha. Tak, konfigurator się otworzył. No, skoro się już otworzył, to przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Samplowanie, wejście. 2,4 też ustawione, mega sampli na sekundę. Kwadraturowe samplowanie. Dwa rodzaje wzmocnienia. Tuner AGC i RTL AGC, suwak na 0. Przesuwamy. To będzie do eksperymentalnego dobrania. Ponieważ jak mamy dużo bliskich nadajników, to możemy bardzo łatwo tunery przesterować. Będzie wtedy zamiast przyjemnego dźwięku, czy też mowy, będzie słychać chrobot, trzeszczenie i... Tu możemy podregulować wzmocnienie. Zmniejszyć, jak będzie potrzeba. Może zwiększyć. No i znowu pole, które się nie nazywa, tylko wiemy, że jest tam 0, to będzie parametr PPM. Nasza kalibracja, o której się mówiło, do której czasem nawiązuje. I close, zamknij. A trzeci przycisk? Nic się nie dzieje. Ja oczywiście wiem, bo program przecież uruchamiałem już nie raz, nie dwa, że ten suwak 42 to jest suwak od audio. Potencjometr na 42 ustawiony to poziom głośności. Ja oczywiście wiem, że ten CW Shift, który nam się pojawił, 50 poziom, to jest poziom blokady szumów. Ale powtórzę pewnie jeszcze kilka razy, że poruszanie się po tych wszystkich
przyciskach, po tych obiektach na ekranie, to jest jednak uciążliwe. I następny przycisk. Ale też... Reakcji brak? Jak najbardziej to pierwszy przycisk, który wymieniałem. Gra! Coś tutaj słyszymy. Ale... Nie mam dostępu do pola częstotliwości. Ani do center, czyli środkowej częstotliwości mojego przeglądanego zakresu, ani do tej drugiej częstotliwości, żeby sobie w obrębie tegoż zakresu jeździć. No, no i to tyle, jeśli chodzi o tą wersję. Zen VDA. W takim razie proponuję udać się na sieciowca, do folderu wymiana. W folderze SDR i dodatki umieściłem SDR w bardzo starej, leciwej wersji, ale zdecydowanie bardziej dostępnej. No, jak to ze starymi wersjami bywa, obarczonej pewnie starymi błędami. To pobrać i rozpakować SDR 1.0.0.922. Wersja stara, ale zaraz się przekonacie, że Zen VDA o wiele bardziej dostępna. Uruchamiamy wobec tego starą wersję. Odnajdujemy... No i zobaczmy. U mnie tutaj... Aha. Program poinformował, że jakąś bazę utworzył z częstotliwościami. Zaraz powiem, z czego mu to się wzięło. No i program się odezwał. Właśnie. Tutaj u mnie punkt uwagi skierował się do przycisku play od razu. Zobaczmy, czy jest tutaj... O! Źródło ustawiło się samo niemalże. Konfigurę, a więc to, co pokazywałem, te dialogi są podobne. Dalej znowu trochę nieznane. Jakieś suwaki od regulacji grafu, ale... Tutaj jest NFM ustawiony. Tu mamy emisję do wyboru. Dalej... To jest pole, które się nie nazywa, ale w którym już słyszymy, że jest częstotliwość do regulacji. Dalej... Też pole już nazwane przez NVDA Frequency, czyli tutaj to jest center, środek pasma. Przekopujemy się do pola 12500. Jeśli NFM, to taka szerokość kanału jest ustawiona domyślnie. 12,5 kHz. Dalej... 400. To jest taki parametr, który można by nazwać dobrocią obwodów. Ja to zmieniałem. Nie wpływa to jakoś na jakość sygnału, ale podobno im więcej, tym lepiej. Jest 400. W NFM-ie Squelch jest domyślnie włączony. No i tutaj wszystko się zgadza. Mamy Squelch i obok... Głębokość blokady. No, myślę, że 70 to trochę za dużo. 50 chyba wystarczy. Snap to grid dotyczy grafu. Właśnie, filter order. I to jest tutaj to, co mi się zgadza. I to jest krok, co ile będziemy sobie skakać. Dla NFM-u domyślnie ustawiono 12,5 kHz. Bo tak zasadniczo jest, wspominałem o tym. Korec IQ zaznaczone, ma tak być. Następny swap i end Q nie ruszać. Docieramy do suwaka audio suwak. Można zmniejszyć, u mnie jest 70. Znaczy to chyba tak było domyślnie. 56, 5, 44, 48. To trzeba będzie dobrać eksperymentalnie. Mamy też tutaj jakiś prosty skaner. Mamy tutaj też jakieś funkcje tegoż prostego skanera. O. Można to zmniejszać lub zwiększać. Zakładka, następna skanowanie częstotliwości, tutaj się ustawia. Na razie i lower i upper frekwencji, czyli dolna i górna częstotliwość zakresu na zero. Tutaj można wprowadzić, w jakim przedziale chce się skanować. Ja próbowałem tego skanera, no, taki sobie. Wolno działa i do tego zatrzymuje się na każdej znalezionej transmisji, trochę to niewygodne. Ze względu pewnie na te czasy tutaj trzeba by poregulować. Prawdę mówiąc, to nie było mi to aż tak bardzo potrzebne. Dalej do zaznaczenia skan, żeby rozpoczęło skanowanie. Skip. Jest to pominięcie jakiejś transmisji znalezionej, ale nie sprawdzałem. Można się domyśleć, że chodzi o rodzaj nagrywanego sygnału. Baseband i audio. Dalej ustawienia
formatu tegoż audio. Nieistotne. Wiem, że ta wersja stara programu nagrywa 32 kHz audio sampluje. Dalej mamy jakieś algrobes. A to jest związane z dodatkowym plikiem, z dodatkową funkcją tego programu. Ten plik jest razem z programem w tym samym folderze. Ten plik tutaj był. Ja to archiwum trzymam dla bezpieczeństwa już dłuższy czas. I on tutaj był, ten plik. Plik zawiera częstotliwości. Jest to spis pewnego rodzaju pamięci dla programu. Program może mieć zapamiętanych wiele, wiele różnych częstotliwości, podzielonych na grupy, ponazywanych odpowiednio, i to w tym pliku siedzi. Ja nie mam edytora XML. Plik jest tekstowy. Znaczniki łatwe do rozpoznania. Po wyedytowaniu pomiędzy znacznikami memory entry i slash memory entry powpisywane są parametry danego kanału. Widzę, że ten plik jest dość duży i pozycji sporo. Zatem wróćmy do programu i do tego all groups. No, w pliku widzę, mamy tutaj kilka grup. Ulubione, favorites. Oprócz tego, że spis nasz może być podzielony na grupy, to możemy sobie jeszcze poustawiać, powiedzmy, z każdej grupy po kilka częstotliwości do przesłuchiwania. Dodać je do ulubionych. Mamy tutaj... Sprawdzicie sobie. Albo ręczne przeglądanie wiersz po wierszu. I naciśnięcie Enter na takim wierszu spowoduje przeskoczenie programu na częstotliwość, na kanał z tych pamięci, z tego spisu. No jest tego dużo. Ostatni... Nie ma już TV analogowego, więc to pozostało z dawnych czasów. No rzeczywiście, wersja jest mocno zleżała. I wreszcie przycisk play. No to powiem już przy tej okazji, że można kalibrować także tutaj odbiornik przy włączonym odtwarzaniu. To tak jeszcze odnośnie tego Squelcha. Ja zwiększam poziom blokady. 43 słyszymy, że jeszcze coś tam potrzaskuje. A, już zamknięta i święty spokój. Przesuwamy się co 12,5 kHz, bo to pasmo amatorskie 145 MHz. 145-500 to zakres dla fonii, dla łączności typu człowiek-człowiek, że tak powiem, bez przekaźników. Czyli mówi się na to łączności simplexowej. Bo jest jeszcze zakres dla przemienników od 145-600. Z tego zakresu jednak to ja proponuję 145-800. Częstotliwość, na której można usłyszeć stację międzynarodową ISS. Zwłaszcza na przykład odpowiedzi astronautów w ramach programu ARIS. Najprościej mówiąc, ze szkół różnych na świecie uczniowie zadają pytania pracownikom stacji, a oni odpowiadają, i to można usłyszeć właśnie na 145-800. I wcale do tego nie trzeba jakiejś dużej, zyskownej anteny. No, ale powtarzałem. Antena przecież musi być co najmniej na zewnątrz. No, jeśli mamy szczęście mieszkać wysoko, no to może wystarczyć parapet. Ale to już jest bardzo indywidualna kwestia, nie będę też tego rozwijał. O samym SDR Sharp więcej mówić nie trzeba. Ponieważ większość funkcji jest i tak dla nas nie do użycia. Są to funkcje graficzne. Dalsze funkcje, które nawet uda nam się zlokalizować, czy to będą przełączniki, listy, to przydadzą się w późniejszym etapie uprawiania na słuchowego hobby, jeśli ktoś będzie chciał spróbować. Ważne jest co innego. Już nie tyle z samego programu, co w ogóle z natury tunera wynikającego. Otóż mówiłem o nieodporności tego odbiorniczka na sygnały zakłócające. Wspominałem też, że dobrze jest mieszkać blisko nadajników. I dobrze, i niedobrze. I dobrze, bo dużo
i łatwo znaleźć. Niedobrze, bo sygnały będą się nawzajem zakłócać. Odbiornik na wejściu będzie miał przester. Efekt będzie taki, że przykładowo przeglądając sobie 145 mega, 430 mega, czyli pasma krótkofalarskie, możemy na jakąś transmisję natrafić kilkakrotnie. Czyli w kilku różnych miejscach na to samo. I jak odróżnić teraz, która transmisja jest tą prawdziwą, a która jest wynikiem zmieszania się sygnałów, jednym słowem, transmisją widmo? No to wymaga sporej wprawy. Ja dla przykładu może tylko podam. Zdarzało się początkującym kolegom, którzy nie mieli styczności z prawdziwym odbiornikiem, trafiać na 146, na 147 mega na krótkofalowców, na jakiegoś Morsa na przykład, jak mówili. Prawdopodobnie chodziło o przemienniki krótkofalarskie. No i to już było ewidentnie wiadome, że trafili na transmisję widmo, na śmieć, na paśmie, że tak powiem. Tam nie może być krótkofalowców. No, pomijam sytuacje skrajne, że zdarza się na przykład usłyszeć jakieś rozmowy na przykład na 155, 159 mega. Rozmowy, które wcale nie wskazują na właściwego użytkownika tych zakresów, ale nad tym się nie będziemy zatrzymywać. Taki program SDR Sharp ma konstrukcję modularną, pozwala wzbogacać się wtyczkami, pluginami najprzeróżniejszymi do obróbki sygnału, do dekodowania różnych transmisji. No program rozbudowany może być przebogaty w swoje możliwości, funkcje, ale wzbogacany sukcesywnie zaczyna coraz bardziej obciążać komputer. Taki spory pak, dobrze rozbudowany, dobrze skonfigurowany, może być bardzo trudny do użycia, jeszcze do tego ze screen readerem, ponieważ coraz wolniej to działa, coraz bardziej obciąża system. Tyle, że obciążenie komputera to nie jest jakiś taki problem najważniejszy. Na starszych laptopach to rzeczywiście się odczuwa. No, w starszych komputerach to się rzeczywiście odczuwa. Ja, wierzcie mi, przetrenowałem tych wtyczek dużo i bawiłem się tym, ale kłopot był inny. Docieranie do poszczególnych funkcji programu. Zwłaszcza jeśli się już trochę rozpozna, co by się nam przydało, co byśmy chcieli zmieniać, przełączać, to się okazuje, że ta, jak to się wyraziłem poprzednio, organizacja ekranu to jest jednak spore utrudnienie dla nas. Ale prawda, że potrafi to strasznie przyciąć nasz komputerek. No, skoro się mówi o tych wtyczkach, że można tu dodać, to czy można ująć? No tak. W najnowszej wersji to jest plik plugin XML, gdzie są powpisywane wtyczki. Z każdą wtyczką do SDR Sharpa rozprowadzany jest plik tekstowy zawierający tak zwaną Magic Line, taką linijkę, którą trzeba właśnie wstawić do XML-a. W starszych wersjach, starych wersjach SDR Sharpa to się wpisywało w pliku sdrsharp.config, ale później wydzielono sekcję dla wtyczek do osobnego pliku i można tam, wklejając bądź wykasowując linię, sobie program i jego wyposażenie zmieniać. No ale mimo wszystko włączmy tu coś jeszcze. Sprawdzimy urządzenie wejściowe właściwe. Co my tu mamy? No szumi coś. Więc po szumie orientuję się, że to nie jest 145 mega, tylko pewnie 27 mega. Jakaś aktywność się tu nam dzisiaj zrobiła. Enterem wybieram sobie ze swojego spisu. O, powiedzmy, przeskoczyłem szybko na SR5W. Mogę odszukać inny wiersz i enterem nacisnąć i przesunąć. Tak to działa. Ale mnie na przykład nie bardzo udaje się edytować, dodawać nowe wpisy z poziomu z SDR Sharpa. Raz działa, raz kończy się to
ekranem proponującym mi wysłanie raportu o błędzie programu SDR Sharp. Tak więc to chyba zależy od wersji programu, także wyposażenia systemu operacyjnego w składniki, bo na kilku kopiach systemu próbowałem, raz to działa, raz nie działa. Nie mogę w tym miejscu też nie wspomnieć, że natrafiłem na kilka wersji tego SDR Sharp, nie tylko tę oficjalną, ale tak zwane forki. Ale do własnego indywidualnego rozpoznania pozostawiam, która z nich mogłaby być bardziej przyjazna. Ja najważniejsze funkcje programu chciałbym mieć obok siebie, żeby nie trzeba było przeskakiwać. Każda z tych wersji ma plusy, no i minusy. A mówiąc metaforycznie, są takie plusy dodatnie i takie plusy ujemne. I to jest o SDR Sharp tyle, co miałbym do powiedzenia. A teraz nagranie. Będę mówił do mojej radiostacji. Będzie to w NFM-ie, ale trzy różne szerokości filtru. Będę ustawiał to, o czym wspominałem, że bywa przydatne. Domyślnie w NFM-ie szerokość kanału mamy 12,5 kHz. Ale ja nagram, zresztą sami usłyszycie, jak to brzmi, a różnice będą do wychwycenia od razu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nagrywam. Mówię do radiostacji, raz, dwa, trzy. Szerokość pasma tylko 4 kHz. I nawet nie wiem, jak to słychać, bo ja siebie w tej chwili nie słyszę, ale za to się nagrywa. Tylko 4 kHz. No to zwiększmy może do 8. Już jest 8. Raz, dwa, trzy. Próba, już jest 8 kHz. Raz, dwa, trzy. Nadaję z radiostacji. I test, 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 test. Raz, dwa, trzy. I teraz może jakaś wartość bardzo duża, powiedzmy 100 kHz. Proszę bardzo, tak słychać. Tak jest bardzo szeroko teraz. Teraz jest to filtr 100 kHz. Raz, dwa, trzy, próba, raz, dwa, trzy, próba. O, troszkę nawet się tutaj nanoszę. Zobaczmy, jakie jest opóźnienie. Raz. Raz. I teraz możecie zrobić sobie prosty eksperyment. Ustawcie sobie najsilniejszą obok was radiostację komercyjną. Powiedzmy, u mnie to jest 102.400. Pierwszy program Polskiego Radia. W NFM-ie dajcie największą szerokość pasma, 250 kHz pozwala SDR Sharp. I szybko się zorientujecie, czym się różni NFM komunikacyjny od WFM-u radiowego. Mogę jeszcze polecić pasmo PMR do przeskanowania. Spora aktywność, zwłaszcza w miastach. Można tam usłyszeć dosłownie wszystkich. Ekipy budowlane, organizatorów imprez masowych, prywatnych użytkowników, nawet radionianki. Jest to pasmo 446 MHz. Listę kanałów znajdziecie bez trudu, nawet na Wikipedii. I druga jego, że tak powiem, część PMR 154. Cztery kanały w tym zakresie również polecam. Wspomniałem, że SDR Sharpa można wzbogacać wtyczkami. Oczywiście tych wtyczek jest dużo, ich przybywa. Są to procesory dźwięku, są to dekodery różnych transmisji cyfrowych. Wspomnę na przykład tylko ACARS. Dla przykładu system krótkich wiadomości przesyłanych pomiędzy samolotami i stacjami naziemnymi. Wspomnę też wtyczkę do amatorskiego APRS-u, do amatorskiego systemu raportowania pozycji też jest, ale w większości przypadków bezwzrokowo nie do użycia. Podobnie jak inne aplikacje, które trenowałem do SDR-ów. Uważałem, że no można pobawić się, można tam poeksperymentować, ale to strata czasu i psuje przyjemność, bo co się trzeba naklikać, nabiegać po ekranie, żeby coś pozmieniać, o ile w ogóle się coś da. Dlatego o nich nie wspominam dłużej, mogę tylko z nazwy wymienić WinRad, SDR Radio.com konsolę. W podsumowaniu naszego spotkania powiem jeszcze o przeróbkach samego dongla. Tych przeróbek również jest bez liku w sieci. Poradników różnych można znaleźć dużo, począwszy od prostych przeróbek jak zaekranowanie samego tunera, żeby nie był tak wrażliwy na szumy, trzaski, nie tylko z eteru, ale od zasilaczy komputerowych, przetwornic laptopowych. Ale można też prostą przeróbką zejść z częstotliwościami poniżej tych, dla R820 T26 MHz, tam na KF, jak to się mówi, na krótkie fale, do 14 MHz i niżej. I do tego właśnie
Po przeróbce tunera przydaje się funkcja Direct Sampling, którą pominąłem, gdyż nie jest użyteczna w wersji, że tak powiem, początkowego zapoznawania się z przyjemnością nasłuchiwania eteru naszym donglem. Inne przeróbki to bardziej skomplikowane, takie jak dodanie dodatkowych filtrów pasmowych, no wiele, wiele, wiele możliwości. I wykorzystanie SDR-a do odbioru innych systemów łączności. Też jest to powszechnie już praktykowane. Wspomnę tylko na przykład system ADS-BS, to są radary wtórne. Na samolotach można sobie śledzić na żywo tory przelotów samolotów. Ale można również śledzić radiosondy meteorologiczne, co ja za chwileczkę pokażę, jak poustawiać. W tym celu można użyć na swojej karcie dźwiękowej mix stereo bądź wawę, różnie się tam to nazywa, skierować tam sygnał z programu. Z tym, że jeśli chodzi o mix stereo czy wawę, to może być kłopotliwe, bo może być słychać w głośnikach to, co odbieramy. Na początku to jest przydatne, później przeszkadza, więc sugeruję jakiś wirtualny kabel, VB cable bądź virtual audio kabel, a do podsłuchu na chwilkę wejścia maleńką aplikację Audio Repeater. Umieściłem na sieciowcu i wirtualny kabel, i Audio Repeater. Ja używam czasem, żeby się upewnić, że faktycznie jakiś sygnał jest odbierany przez tuner, żeby się nie okazało, że czekam na dekodowanie, a sygnał nie dociera do programu. No wezmę może HDSDR, F5 wybieram sobie urządzenie wyjściowe. Nie. O właśnie, to jest to, co u mnie jest zainstalowane. Zaznaczamy. Enterem. A nie, nawet trzeba tylko po prostu OK po wybraniu wyjścia. Teraz udaję się do programu Sonde Monitor, a w nim Options, Audio. Nie. O tu. O, już oznaczone. To zaznaczamy enterem oczywiście, skoro tak. Jeszcze nic nie ma, włączymy sondę. W HDSDR ustawiam częstotliwość oczywiście, na której się spodziewam odbierać sondę. W SDR Sharp oczywiście nie muszę, bo jest skaner, więc nam znajdzie sam i się zatrzyma. Włączyłem play i czekamy, co się tu będzie działo. Sprawdzam audio repeaterem, czy sygnał rzeczywiście idzie. FM, rzecz jasna, NFM, Ctrl F w HDSDR przypomnę i już jest. Jest? Jest. Oczywiście. Oczywiście trzeba troszkę odczekać. Kalibracja trwa. Słyszymy, że jest, że działa, dekoduje się. Ramki się zmieniają, dane nie, gdyż sonda leży spokojnie pod stołem. I tak to się przedstawia. Oczywiście należy podregulować sobie głośność audio, bo może się zdarzyć, że domyślnie będzie to jednak za cicho. Ale to już są szczegóły, prawda? Do tego audio repeater nam posłuży, żeby usłyszeć, czy jest w miarę głośno, ale nie za głośno. I to w zasadzie jest wszystko, co miałem do przekazania w tej audycji. To, co uznałem, że jest najistotniejsze. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, Piotr Sadownik. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.